Więc dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Piotr Szyja, jak już zostało powiedziane. Dziękuję w ogóle bardzo Panu za wstęp inspirujący. To rzeczywiście wszystko jest prawda, ale też nie będę tutaj się rozwodził. Występuję przed Państwem dzisiaj jako ekspert Fundacji Wspomagania Wsi Europe Konkursie Jedną Ameryka i mam zaszczyt wspierać Fundację w tych rolach od 2013 roku. I opowiem Państwu dzisiaj troszkę o tym, jak mieszkańcy kontynentu amerykańskiego, którego podbój przez Europejczyków był takim bardzo ważnym wydarzeniem w historii świata i dużo zmienił na świecie, sami wybrali się na podbój innych krain, innych miejsc zlokalizowanych nad ich głowami. Zarówno Ameryką, jak i kosmosem zajmuję się w mojej pracy zawodowej, tylko niestety w dużo mniej inspirujący sposób niż astronauci, bądź inżynierowie, czy konstruktorzy, bo zza biurka, niemniej jak nawet zza biurka kosmos jest fascynujący, Ameryka też, o czym już Pan Wójt wspominał, więc zaczniemy od takiego sformułowania. Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. To jest takie sformułowanie, które czasem się słyszy. Jak Państwo myślą, co ono może oznaczać? Jaki jest sens tego sformułowania, takiego cytatu? Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. Do czego to się może odnosić? Wszystko zaczęło się gdzieś kiedyś od wielkiego wybuchu w kosmosie. Poniekąd. To jest taki cytat z książki dla dzieci, którą napisał Stephen Hawking. Był współautorem tej książki. Jeżeli ten klucz do wszechświata, wydanie polskie w 2008 roku, wydanie oryginalne rok wcześniej. Pełny cytat brzmi tak. Niemal wszystkie pierwiastki, z których jesteśmy zbudowani, ty i ja, zostały wyprodukowane wewnątrz gwiazd istniejących na długo przed powstaniem Ziemi. Mamy zatem prawo twierdzić, że wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. Chodzi tutaj o to, że materia, z której jesteśmy zbudowani my jako ludzie, ale też cały nasz świat, który nas otacza, nie wzięła się znikąd. Ona się wzięła z kosmosu. Tak? Powstała we wszechświecie w wyniku różnych procesów, w wyniku wielkiego wybuchu, a następnie w wyniku różnych procesów w jądrach gwiazd. Ta materia była przetwarzana, wytworzyły się z niej określone pierwiastki, z których na Ziemi powstało życie. Więc to też nie jest tak, że kosmos jest gdzieś tam, jakimś odległym miejscem, ale jest tutaj. Tak? My jesteśmy kosmitami. Istotami kosmicznymi, mieszkańcami kosmosu i składamy się z tych samych pierwiastków, z których składają się, jeżeli istnieją mieszkańcy innych planet, z których składają się gwiazdy i które biorą udział we wszystkich fantastycznych zjawiskach fizycznych, których zdjęcia czasami oglądamy. To jest inny cytat, ale bardzo podobny, z takiego znanego fizyka Carla Sagana. Azot w naszym DNA, wapń w naszych zębach, żelazo w naszej krwi i węgiel w naszych szalotkach, takich spalonych, wszystkie powstały we wnętrzach zapadających się gwiazd. Składamy się z gwiezdnego pyłu. Mniej więcej ten sam sens wypowiedzi. No dobrze, ale gdzie jest ten kosmos? Macie Państwo jakieś pomysły, gdzie może być kosmos, tak? Wszędzie. Wszędzie, to jest bardzo dobra odpowiedź. No ale tu jesteśmy na Ziemi. Ziemia jest częścią kosmosu, jak najbardziej. Ale jaka jest, gdzie jest granica między Ziemią a kosmosem? Jest jakaś granica? Gdzie kończy się Ziemia, a zaczyna się kosmos? Co nas otacza? Czym oddychamy? Co to jest wszystko? Jak to się nazywa? Atmosfera. Tak. Gdzie się atmosfera kończy? Około 100 km nad Ziemią. To jest bardzo dobra odpowiedź. Natomiast sama odpowiedź na pytanie, gdzie jest kosmos, po tym, że jest wszędzie, jest bardzo różna. Na przykład taką odznakę, to jest odznaka astronauty, najrzadsza oznaka w siłach zbrojnych USA, można ją uzyskać osoba, która odbyła lot na wysokości powyżej 50 mil, około 80 km. Są różne odznaki dla różnych formacji, to jest akurat odznaka sił lotniczych Stanów Zjednoczonych. Najbardziej powszechną uznawaną granicą kosmosu jest tak zwana linia Kármána, która znajduje się dokładnie 100 km nad poziomem morza, tak jak to zostało wspomniane. Dlaczego akurat tam? To nie jest tak, że atmosfera Ziemi się kończy, tak jak granica między Polską a Niemcami, że teraz stoję w Polsce, a teraz stoję w Niemczech, albo jakakolwiek inna granica. Atmosfera Ziemi po prostu w miarę oddalania się od Ziemi staje się coraz bardziej rzadka, coraz rzadsza. I chodzi o znalezienie takiego miejsca, w którym warunki są już na tyle różne, że możemy mówić o zupełnie innym środowisku. Atmosfera ma różne warstwy. Mówimy o troposferze, stratosferze, mezosferze, termosfera, dalej egzosfera i tak dalej. Linia Kármána, czyli 100 km, przebiega gdzieś tutaj, tak? Czyli znajduje się w termosferze. Tak naprawdę badania naukowców, fizyków
mówią, że ta linia powinna być bliżej 120 km, bo tam te warunki, atmosfera jest na tyle rzadka, że to środowisko rzeczywiście się zmienia. Niemniej jednak najbardziej uznawaną wszędzie i również w różnych organizacjach międzynarodowych jest ta linia 100 km, czyli tak zwana linia Karmana. Jeżeli sobie weźmiemy taką mapę, w centrum umieścimy Lisewo i narysujemy takie kółko, które będzie miało promień 100 km, to zobaczymy, że my dzisiaj do Państwa jadąc z Warszawy przebyliśmy dużo dłuższą drogę niż mamy do granicy przestrzeni kosmicznej. Czyli Państwo macie do kosmosu bliżej niż na przykład do Poznania, Warszawy, Gdańska. Kosmos jest dużo bliżej niż się nam wydaje. Jest tam trudniej dotrzeć, ale jest bardzo blisko. To nie jest tak, że to jest gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jest to bardzo blisko. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czyli jedyne w tej chwili miejsce, w którym człowiek istnieje, żyje poza Ziemią, orbituje na wysokości około 420 km nad poziomem morza, mniej więcej. I jeżeli zrobimy sobie taki sam eksperyment, to zobaczymy, że no Berlin już jest bliżej, ale Słowacja jest już dalej. Czyli ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to fantastyczne urządzenie, o którym no nie śniło się filozofom dosłownie, chociaż może akurat im się śniło, znajduje się bliżej Lisewa niż Słowacja. Nie mówiąc o takich krajach jak Holandia, Bruksela, tak? Więc ten kosmos to nie jest, przynajmniej rzeczy, które dzieją się na orbicie Ziemi, nie dzieją się gdzieś tak bardzo daleko. Oczywiście orbity Ziemi są różne, jest niska orbita, średnia orbita, jest tak zwana orbita geostacjonarna, która znajduje się 35 tysięcy km nad Ziemią, to jest dużo dalej niż stacja kosmiczna, niemniej jednak już na tych wysokościach dzieją się rzeczy interesujące. No dobrze, ale po co nam ten kosmos, czemu o nim mówić, czemu my się tam w ogóle wybieramy? W filmie Gwiezdne wojny, Zemsta Sithów jest taka słynna scena, w której Obi-Wan Kenobi, czyli mistrz Jedi, walczy ze swoim uczniem, który szedł na złą drogę, Anakinem Skywalkerem, który już mentalnie jest Darthem Vaderem, ale jeszcze fizycznie wciąż jest Anakinem Skywalkerem. Walczą na wulkanicznej planecie. W pewnym momencie Obi-Wan Kenobi znajduje się na takiej skale, wyżej niż Anakin, i mówi do niego: to koniec, Anakin, ja wygrałem tą walkę. Mam lepszą pozycję, jestem wyżej. Dlaczego wyżej jest lepsza pozycja? Dlaczego dobrze jest być wyżej? Tak? Bo wtedy wszystko lepiej widać. A na przykład jak się też z kimś walczy, to wtedy też łatwiej jest go dosięgnąć, prawda, niż spróbować robić to z dołu. I właśnie to samo pytanie, dlaczego ludzie budowali zamki na przykład na wzgórzu, a nie gdzieś tam, gdzie blisko był kamień. Po co to wszystko wtargiwać na górę? Trudniej było tam. Łatwiej bronić. Łatwiej bronić, ale też lepiej widać. Dokładnie. Z tego samego powodu na przykład budujemy wieże strażnicze. To jest, nawiasem mówiąc, Fort Ticonderoga, znajduje się w stanie Nowy Jork. Mówimy o Ameryce, więc używam przykładów tamtejszych. W Parku Narodowym Yellowstone na górze Washburn znajduje się taka wieża strażnicza, która znajdowała, ona już chyba została niestety zniszczona w wyniku klęski naturalnej, ale znajdowała się taka wieża strażnicza, z której generalnie służyła do tego, żeby dostrzegać pożar w parku, prawda? Więc skąd ogarnąć cały park wzrokiem? No najlepiej... Szukać mi się najlepiej z góry. I tam też można misie jogi pewnie dostrzec. Dlaczego, kiedy ktoś do nas przemawia, to stoi na podium, albo jest, stoi, a my siedzimy? Dlaczego tak jest? Tak? Żeby mógł wszystkich dobrze zobaczyć. To też jest część odpowiedzi? A dlaczego jeszcze on jest? Żeby lepiej słychać. Dokładnie. Dlatego, że... Już może nie będę tutaj Państwa pytał. Zarówno światło, czyli to, co odbijamy naszymi oczami, jak i głos, to są fale. Głos jest falą akustyczną. Światło, nie wchodząc w szczegóły, jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest również falą. I one mają to do siebie, że rozchodzą się tak jak fala na tafli wody. Jeżeli coś jest pod wodą albo nad wodą, to ta fala tego nie dosięgnie. Dlatego, żeby coś zobaczyć albo usłyszeć, dobrze jest być w prostej linii do tego, w tak zwanym obszarze widzialności optycznej, w linii wzroku, powiedzmy sobie inaczej. Czyli tak jak tutaj jest pokazane na tym obrazku, jeżeli mamy jakąś górę, to musimy mieć, tutaj są anteny, które porozumiewają się między sobą nad jakąś górą, tutaj to się nazywa, akurat lasera nie widać, ale tutaj to kółeczko nazywa się strefą Fresnela,
to chodzi o promieniowanie, w jaki sposób antena promieniuje. Natomiast generalnie dobrze jest, żeby się widzieć i słyszeć, dobrze jest po prostu się widzieć i słyszeć. Tak, mieć linię prostą między jakimiś obiektami. Jeżeli byśmy mieli kogoś, kto byłby tutaj niziutko, a druga osoba tutaj, nie widzielibyśmy, potem byśmy nie słyszeli. Głos jest troszkę inaczej, bo głos też może się odbijać, rozchodzić w ośrodku. Natomiast jakim jest powietrze, odbijać się. Natomiast ze wzrokiem byłoby ciężej, ale gdyby już ta jedna osoba weszła stąd na górę, to już mogłaby tą drugą osobę słyszeć. A jeżeli nie możemy wejść na górę, albo mamy jakąś taką przeszkodę między nami, która jest po prostu zbyt wysoka, wtedy dobrze jest budować na przykład maszt albo wieżę obserwacyjną. I wtedy osoba numer jeden komunikuje się z masztem, a nie z osobą numer dwa, a maszt przekazuje wiadomość do osoby numer dwa. W ten sposób pokonujemy przeszkodę. I ta linia prosta staje się taką linią krzywą, tak? Możemy mieć linię krzywą dzięki temu, że mamy na górze przekaźnik. De facto mamy dwie linie proste. I ludzie z tego korzystali, tak? Umieszczali wieże obserwacyjne na górach, umieszczali, wynaleźli aparaty latające, żeby widzieć z coraz większej odległości, coraz większy obszar, balony, a w końcu samoloty. To jest amerykański samolot rozpoznawczy Lockheed U-2, który odegrał bardzo ważną rolę w okresie zimnej wojny. To był taki samolot, który był wyposażony w bardzo, tutaj na dole miał taką kamerę, leciał na bardzo dużej wysokości, żeby nie można, trudniej go było rozpoznać, bardzo szybko i robił zdjęcia kluczowych obszarów Związku Radzieckiego. A to z kolei jest, proszę Państwa, taki maszt telewizyjny. On znajduje się w miejscowości Blanchard w Dakocie Północnej. Ten maszt przez długi czas był najwyższą konstrukcją na świecie, budowaną przez człowieka. W roku 1974 chyba zastąpił go tak zwany maszt warszawski, w takiej miejscowości Konstantynowo chyba. Obok Warszawy znajdował się najwyższy maszt na świecie od wysokości około 640 metrów. Ten maszt warszawski w końcu się zawalił chyba w 1991 roku. Natomiast w międzyczasie powstały inne budynki wyższe od tego masztu, więc już nie jest to najwyższa konstrukcja na świecie, więc jest to najwyższa konstrukcja zbudowana przez człowieka w Ameryce Północnej i na zachodniej półkuli. Burj Khalifa na przykład w Dubaju jest wyższą w tej chwili konstrukcją. Ale jeżeli potrzebujemy komunikować się na jeszcze dalsze odległości i nie da się budować masztu, no to najlepiej ten maszt zawiesić gdzieś wysoko, jeżeli jeszcze wyżej niż samolot, i właśnie temu między innymi służą satelity, które pozwalają nam po prostu widzieć i słyszeć się na większej odległości. To tak naprawdę jest podstawa tego, po co nam jest kosmos. I jeżeli zapytacie mnie Państwo, kto jest protoplastą w związku z tym eksploracji kosmosu, powiedziałbym, że na przykład surykatka. Pierwsza surykatka, która weszła na drzewo, kamień, żeby zobaczyć z tej wysokości szerszy obszar, tak, na którym żerowały tejże surykatki towarzyszki i towarzysze, żeby zobaczyć większy obszar, ostrzec przed drapieżnikami, właśnie była jakąś tam pierwszym protoplastą eksploracji kosmosu. Tak? To chodzi mi o to, że to dążenie do bycia wyżej, żeby lepiej widzieć, lepiej słyszeć, jest uniwersalne. To nie jest tylko typowo dla człowieka. Również w naturze takie coś występuje i w ten sposób chcę Państwu pokazać, że eksploracja kosmosu jest pewnym naturalnym kierunkiem ewolucji człowieka. Tak? Chcemy widzieć więcej, słyszeć lepiej. Surykatki nie mają możliwości wysyłać satelitów. Gdyby miały, pewnie by to robiły, żeby widzieć jeszcze więcej drapieżników i móc się lepiej ze sobą komunikować. Jak wykorzystujemy kosmos? Generalnie wykorzystanie kosmosu do celów świadczenia usług, świadczenia usług i produktów na Ziemię to takie cztery najważniejsze obszary. Pierwszy to jest obserwacja Ziemi, drugi komunikacja satelitarna, trzeci pozycjonowanie, nawigacja i wyznaczanie czasu, czwarty obserwacja przestrzeni kosmicznej. I pokrótce powiem troszkę o każdym z nich, albo może inaczej. Każdy z nich ma bardzo wiele, to są bardzo różne zastosowania tych wszystkich tych rzeczy. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak one są istotne, jaką rolę odgrywają w naszym życiu. Oczywiście obserwacja Ziemi w ramach działań wojskowych, rozpoznanie wojskowe, świadomość tego, co robi nasz przeciwnik, co on tam buduje, jaki ma sprzęt itd., itd. Porządek publiczny. Na przykład, proszę Państwa, z pomocą satelitów można zobaczyć, czy ktoś w ogródku gdzieś tam nielegalnie nie produkuje jakichś rzeczy, nie ma jakiejś hurtowni nielegalnej, na przykład papierosów albo czegoś, tak? Można gdzieś patrzeć, gdzie jakieś niepożądane aktywności się dzieją. Administracja rządowa i samorządowa. Na przykład, gdzie budować drogi, gdzie remontować drogi, jak zaplanować jakąś przestrzeń, ułożenie jakiejś przestrzeni, ale też na przykład, jak przyznawać dotacje,
dotacje unijne, na przykład polityki, w ramach polityki rolnej, trzeba wiedzieć, jaki się ma areał rolny w danym kraju, tak, i jakiego typu uprawy tam są. I na przykład, jeżeli ktoś pobierze dotację na las, a w tym czasie ten las wytnie, to też będziemy wiedzieć, że mu ta dotacja się nie należy, prawda, dzięki zastosowaniu właśnie zdjęć satelitarnych. Oczywiście badania naukowe, rolnictwo też, tak, planowanie, jeżeli mówimy o bardzo dużych gospodarstwach, które ciężko jest ogarnąć, to planowanie upraw, a również monitorowanie ich stanu możemy za pomocą danych z satelity wykonywać. Monitorowanie i prognozowanie pogody. Rzecz bardzo ważna, z której korzystamy na co dzień, prawda, w naszym codziennym życiu, ale to też jest kluczowe dla bezpieczeństwa żeglugi, samolotów, infrastruktury, tak, wiedzieć, gdzie może wystąpić jakieś zjawisko pogodowe, które może nam zagrażać. Monitorowanie i prognozowanie stanu środowiska naturalnego. Mowa tutaj jest o takich rzeczach na przykład jak przewidywanie powodzi, jakichś osuwisk ziemi, zjawisk wulkanicznych i tego typu rzeczy, które również mogą nam bardzo zagrażać, ale na przykład występowanie gór lodowych, tak, że później można byłoby ostrzec statki, żeby tę trasę omijały. Monitorowanie stanu infrastruktury. To jest bardzo ważna rzecz. Na przykład oczywiście jakiś tam dróg, prawda, tego typu, ale na przykład sieć elektryczna, tak, na takim dużym obszarze jak Stany Zjednoczone, gdzie są dużo obszary niezamieszkałe, żeby monitorować stan sieci elektrycznej, jeżeli zdarzy się jakaś awaria, żeby dowiedzieć się, gdzie ona jest, też jest to bardzo istotne, żeby posiadać dostęp do danych satelitarnych, bo to nam pozwoli precyzyjnie to zlokalizować. Lub na przykład jakaś awaria wodociągu, prawda, ale też właśnie monitorowanie stanu, powiedzmy sobie, linii kolejowej, prawda, jeżeli mamy długą linię kolejową, która gdzieś tam długo biegnie bez żadnych stacji, żeby wiedzieć, gdzie co się dzieje, czy wszystko jest w porządku, wykorzystujemy dane satelitarne. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe, na przykład w przypadku powodzi, lokalizacja, gdzie są ofiary, gdzie należy skierować pomoc. Zarządzanie ruchem lotniczym, morskim zwłaszcza, ale na przykład również drogowym. Jeżeli za pomocą satelity widzimy, że gdzieś są korki, to należy ruch gdzieś przekierować, powiedzmy, prawda? Zastosowanie komercyjne również, czyli możemy sobie po prostu dla własnej przyjemności kupić obraz naszego domu. Ale też firmy w różny sposób wykorzystują takie dane. Komunikacja. Oczywiście komunikacja rządowa i wojskowa, głównie w tej chwili jako taka komunikacja zapasowa, ponieważ rządy i wojska dysponują również komunikacją naziemną. Natomiast zwłaszcza na przykład, jeżeli mówimy o takich rzeczach jak misje zagraniczne, prawda, to jest kluczowe, żeby mieć kontakt z jakimiś tam wojskami. Telewizja satelitarna, no to bardzo popularna rzecz, radio troszkę mniej. Internet satelitarny coraz popularniejszy, w tej chwili jeszcze dosyć drogi i mało wydajny, ale to będzie się poprawiało. Telefonia satelitarna, wyobraźmy sobie, że mieszkamy gdzieś w Australii lub Stanach Zjednoczonych, w jakimś miejscu, którego nie dociera po prostu żadna linia telefoniczna, nie docierają żaden inny sygnał, to telefonia satelitarna może być właśnie dla nas opcją jedyną, na przykład jeżeli potrzebujemy wezwać pomoc, prawda? Ale na przykład jeżeli jesteśmy podróżnikami, którzy gdzieś tam się wybierają, prawda, na Mount Everest na przykład, czy gdzieś, to też nam się to przydaje, żeby mieć właśnie jakąś łączność zapasową gdzieś z cywilizacją. Łączność z odległymi lub nieodległymi inaczej obszarami to jest też aspekt tej telefonii, ale na przykład można za pomocą komunikacji satelitarnej prowadzić lekcje, prawda, na przykład jeżeli ktoś mieszka gdzieś w jakimś australijskim buszu, tak, mieszka tam jego rodzina, to za pomocą właśnie takich urządzeń satelitarnych on może na przykład brać udział w zajęciach szkolnych, co byłoby dla niego inaczej niemożliwe, po prostu byłoby za daleko. Zarządzanie ruchem, tak, jeżeli już wiemy, że gdzieś ten korek jest, za pomocą komunikacji satelitarnej możemy ten ruch prowadzić, kierować, ale to jest dużo bardziej kluczowe w przypadku na przykład ruchu morskiego bądź lotniczego, gdzie statek na morzu, gdzie już wykryjemy tą górę lodową, to jak inaczej damy temu statkowi znać, żeby ją ominął, prawda? Musimy mieć kontakt z mocą satelity, czy tego bardzo wysokiego masztu po prostu. Zarządzanie infrastrukturą. To jest, proszę Państwa, kluczowe, ponieważ wracamy na przykład do tych linii energetycznych, rozciągniętych na bardzo dużym terytorium. To często są systemy automatyczne i musimy jakąś mieć kontrolę nad tymi stacjami. Możemy na przykład za pomocą, będąc w jakimś miejscu, wysłać sygnał ileś tam setek bądź tysięcy kilometrów, żeby gdzieś tam jakaś stacja, tysięcy to może nie, ale setek, żeby jakaś stacja w jakiś sposób zareagowała, wykonała jakąś komendę, żeby umożliwić lepsze działanie tej infrastruktury. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe, oczywiście zastosowanie komercyjne. Co jest ciekawe, to odgrywa tym większą rolę, im bardziej korzystamy z systemów automatycznych bądź autonomicznych, bo te systemy bez kontroli człowieka
potrzebują właśnie bardzo dobrej komunikacji między sobą i sensami dowodzenia, żeby działać. Czyli jeżeli mamy tą linię energetyczną, którą gdzieś tam zarządzamy, to jeżeli robi to automat, człowiek zawsze może próbować wziąć telefon, zadzwonić do innego operatora, jakoś to obejść, a jeżeli mamy robić to automat, mamy system, który automatycznie steruje jakimś tam ruchem gdzieś, to ten system tym bardziej jest zależny od ciągłego dostępu do komunikacji. Pozycjonowanie, nawigacja i wyznaczanie czasu. To generalnie zastosowanie ma w transporcie. Oczywiście korzystamy na co dzień, tak? My z naszej nawigacji, my dojechaliśmy tutaj do Państwa dzięki nawigacji satelitarnej, ale proszę sobie wyobrazić całe sieci dostaw, które są potrzebne, żeby zaopatrzyć sklepy, towary na przykład, tak? Które korzystają z tego. Zarządzanie ruchem, jak również tak? Drogowym, morskim, lotniczym, zadania komercyjne. I coś, co jest kluczowe, o czym często się nie mówi. Myślimy o nawigacji jako tylko o wyznaczaniu, pozycjonowaniu, czyli wyznaczaniu miejsca na mapie i ewentualnie nawigowaniu do innego miejsca. Natomiast kluczową funkcją jest tutaj wyznaczanie czasu. Czyli precyzyjne mówienie dzięki tej zdolności, gdzie jesteśmy, ale i kiedy jesteśmy, o której godzinie. To jest kluczowe. Tym bardziej kluczowe, im bardziej mówimy znowuż o systemach automatycznych i autonomicznych. Jeżeli na przykład mamy, proszę Państwa, sieć energetyczną, to nie jest przykład wzięty, wymyślony, ale autentyczny, że tak powiem. Jeżeli mamy sieć energetyczną, którą zarządzamy i mamy bardzo ważny mecz, który się dzieje tego wieczora, to wiemy, że tego wieczora będzie większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo ludzie będą oglądać mecz, prawda? Ale wiemy też, że w przerwie tego meczu wszyscy wstaną, pójdą do kuchni i zrobią sobie herbatę, włączą czajnik elektryczny i na przykład do mikrofalówki włożą jakieś jedzenie, żeby je podgrzać, co znowuż zwiększy pobór mocy. I teraz musimy, zarządzając naszą siecią, tą sieć przygotować. Ona i tak już jest napięta, tak, i tak już jest bardzo wykorzystywana, bo i tak telewizja, tak, czy światło w domach powoduje, że tego prądu, że ten pobór prądu jest duży, ale będzie on jeszcze większy. Więc musimy dać elementom naszej sieci, która jest rozciągnięta, dać znać, że o określonym czasie mają spodziewać się większego zapotrzebowania. I wyobraźmy sobie, że ten sygnał przychodzi za późno o 5 minut. A tutaj dzieje się tak, że nawet bardzo małe błędy na poziomie satelity skutkują dużymi błędami na poziomie Ziemi. W ciągu kilkunastu minut, nawet do godziny. Sygnał przyjdzie za późno, sieć nie zareaguje, dostanie przeciążenie, odcięcie prądu, nikt nie ogląda meczu. Wyobraźmy sobie, że mamy falę powodziową, która przemieszcza się po rzece i zarządzamy tamą na tej rzece. I musimy dać znać naszej zaporze, naszej tamie, żeby się otworzyła w określonym momencie. Jeżeli się spóźnimy, tama się nie otworzy. Nawet 15 minut i fala już może się wylać z koryta rzeki. Ale nie tylko to, ale pomyślmy sobie o internecie. Internet służy do zawierania transakcji również. Każda transakcja musi być precyzyjnie być opisana, o której godzinie się wydarzyło, nie tylko gdzie, ale też o której godzinie, kto je zawarł i o której godzinie. To jest kluczowe, żeby można było tę transakcję zaksięgować. Błędy lub niepowodzenie tutaj może skutkować odrzuceniem takiej transakcji. Im więcej mówimy znowu o systemach automatycznych, autonomicznych, one również polegają na tym, że systemy te precyzyjnie, centrum dowodzenia tego systemu precyzyjnie wyznacza zadania częścią tego systemu do wykonania w określonym czasie. Jeżeli sekwencja się nie uda, to wtedy cały system nie zadziała. A jeżeli mówimy o takich rzeczach popularnych dzisiaj jak kryptowaluty, tak, bądź NFT, to są również internetowe transakcje, które są kluczowe. Kluczowe w nich jest to, żeby precyzyjnie określić ich czas. To jest bardzo ważne. Obserwacja przestrzeni kosmicznej to jest taka zdolność, polega na tym, że używamy sensorów naziemnych, teleskopów bądź radarów, żeby patrzeć, co się dzieje na orbicie, jak satelity się ruszają. Katalogujemy te obiekty, śledzimy te obiekty i katalogujemy, czyli dajemy im numery, opisujemy, jak się poruszają. Ostrzegamy o zagrożeniach i zarządzamy ruchem kosmicznym, o tym powiem zaraz. To ma znaczenie kluczowe dla bezpieczeństwa, bo jeżeli zdarzy się jakiś wypadek, to możemy stracić dostęp do jakichś tam zdolności i możemy przez to mieć problemy. I również ciekawa rzecz, śledzenie i prognozowanie pogody kosmicznej. Pogoda kosmiczna to głównie związana jest z aktywnością Słońca. Słońce ma różne cykle. Czasem zdarzają się cykle zwiększonej aktywności słonecznej, ale też zdarzają się takie wydarzenia jak wybuchy masy słonecznej, kiedy strumień cząstek płynie w kierunku Ziemi i on może mieć negatywny bardzo wpływ na przykład na nasze zdrowie, ale też może negatywnie wpłynąć na sieci energetyczne, tak, sieci przesyłu energii. Stąd ważne jest, żeby takie rzeczy śledzić. A nasza orbita, proszę Państwa, jest bardzo zatłoczona. Za chwilkę będą obrazki, obiecuję.
To są dane Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie nad naszą głową lata około 13 tysięcy satelitów. Przepraszam, całkowita liczba satelitów wystrzelonych do tej pory przez człowieka wynosi 13 tysięcy. Wciąż na orbicie nad nami lata około 8400. Wciąż funkcjonuje około 6 tysięcy aktywnych satelitów. Ale liczba obiektów w tych katalogach, o których tutaj wspominałem, wynosi około 30 tysięcy. Więc co to jest reszta tych obiektów? To są tak zwane śmieci kosmiczne. I teraz tych śmieci, obiektów większych niż 10 cm, jest około 36 tysięcy, czyli nawet więcej niż jest skatalogowanych. Obiektów jeszcze mniejszych, między centymetr a 10 cm, jest około miliona. A jeszcze mniejszych, między milimetrem a centymetrem, 130 milionów. A jeszcze mniejszych jest jeszcze więcej. Skąd te śmieci się biorą? Kiedyś one brały się głównie z tego, że rakiety, które wynosiły satelity, wybuchały. I z tych wybuchów te elementy po prostu sobie latały jako śmieci. Teraz dochodzą jeszcze efekty testów broni antysatelitarnej. Kiedy kraj zestrzeliwuje satelitę, on wybucha i rozdziela się na bardzo wiele fragmentów. Bądź satelity, zdarzyła się katastrofa, kiedy dwa satelity zderzyły się, amerykański i rosyjski, też stworzyły bardzo wiele szczątków. Takie zdjęcia może Państwo kiedyś widzieli. To są oczywiście przybliżenia, bo te obiekty rzeczywiście są dużo mniejsze niż te kropeczki, ale to daje tam takie zobrazowanie, jak zatłoczona jest nasza orbita, zarówno niska, jak i tak zwana ta geostacjonarna, czyli taka najszerzej używana. A to, proszę Państwa, jest efekt uderzenia odpadka farby, tak, mniejszego niż 1 mm, w szybę promu kosmicznego. Mały okruch farby wykonał takie zniszczenia. Dlaczego? Bo poruszał się z prędkością 15 km na sekundę. Przy takiej prędkości każdy malutki śmieć ma zabójcze działanie dla napotkanych po drodze obiektów. Więc może bardziej należałoby mówić o kosmicznych pociskach niż śmieciach. To jest taki eksperyment, kiedy z taką prędkością 15 km na sekundę malutka metalowa kulka uderzyła stalową płytę, robiąc taką dziurę i jeszcze powodując otrząsenie tutaj. To jest pouszkadzane przez śmieci kosmiczne albo mikrometeoryty, antena i baterie, panele słoneczne teleskopu Hubble'a. To są również panele słoneczne uszkodzone przez śmieci kosmiczne. A tu jest uszkodzenie robotycznego ramienia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tu jest zdjęcie widzieliśmy wcześniej, również przez drobny śmieć, który z bardzo dużą prędkością uderzył i spowodował zniszczenie. Bardzo ciężko jest przed tym się uchronić. To jest taki wykres, który obrazuje, jak liczba satelitów zmieniała się w czasie. Od 1957 roku, gdy został pierwszy satelita, do dzisiaj widzimy ten wzrost w miarę powolny i w ostatnich latach widzimy wzrost bardzo dynamiczny. O tym będziemy mówić później. A tu jest taki bardziej rozbity wykres, co się składa na obiekty. Tutaj mówimy tylko o satelitach aktywnych. Tutaj mówimy o całości obiektu przyczyny kosmicznej. On kończy się w 2020 roku. Widzimy, że satelity stanowią tutaj tylko niewielką część tych obiektów. Tutaj mamy tak zwane leftovers, czyli po prostu właśnie te odpadki rakietowe. Tutaj jest liczba śmieci kosmicznych, właśnie które tak dynamicznie rośnie. Po wykonaniu testu w 2007 roku, testu broni antysatelitarnej przez Chiny, a następnie w wyniku zderzenia dwóch satelitów w roku 2009. W 2021 miało miejsce test rosyjski i ta liczba znowu poszybowała w górę. I teraz troszkę sobie, tak? Chciałam zapytać, czy tak jak są ronda ekologiczne na Ziemi, tak. Ronda śmieci kosmiczne, czy są jakieś ruchy ekologiczne kosmosu? To nie chodzi nawet o ekologię, tylko chodzi o bezpieczeństwo. No. Śmieci kosmiczne są uznane za bardzo poważny problem dla całego świata, bo wszyscy jesteśmy zależni od tych zdolności kosmicznych i naukowcy bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby te śmieci kosmiczne w jakiś sposób pozbierać. Nawet Europejska Agencja Kosmiczna, ale też NASA mają osobne programy dotyczące próbowania sobie jakoś poradzić z tym problemem. Są różne propozycje, generalnie te śmieci można próbować na przykład spychać na inne orbity, można próbować jakoś je zbierać. Pomysłów jest bardzo dużo, jest to wszystko bardzo, bardzo kosztowne i bardzo, bardzo trudne, ale jest to problem, który jest powszechnie dostrzegany i o nim się bardzo dużo, że tak powiem, w środowisku kosmicznym mówi. Tak? I zastanawiają się ludzie mądrzejsi dużo od nas tutaj wszystkich, no chociaż przynajmniej ode mnie, jak te problemy rozwiązać. I troszkę sobie teraz zastanówmy się, jak podbijano kosmos. Po pierwsze, podbiór kosmosu to nie jest jakaś taka znowuż nowa idea. W kosmos patrzono od zawsze.
My myślimy, że to, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca, to odkrył Kopernik. Tak naprawdę to już starożytni wiedzieli to, że tak jest. Kopernik to odkrył niejako dla nas, więc kosmos ludzie patrzyli od bardzo dawna. Natomiast przełom tutaj nastąpił mniej więcej w końcu XIX, początku XX wieku, bo wydarzyło się kilka rzeczy. Po pierwsze nastąpił dynamiczny rozwój fizyki. Pojawiła się fizyka kwantowa i teoria względności Einsteina, które bardzo tutaj dużo namieszały w świecie fizyki, otworzyły nowe horyzonty dla fizyków i nowe możliwości rozumienia świata. Po drugie nastąpił też rozwój technologii, inżynierii, po prostu możliwości ludzkich wykonywania różnych maszyn i obiektów. A po trzecie pojawiła się nowy gatunek literacki, fantastyka naukowa. Ludzie, pisarze zaczęli snuć wizje i fantazje na temat tego, czy jak można podbijać kosmos. Juliusz Verne napisał bardzo dużo książek, wśród nich taką trylogię właśnie kosmiczną. W jego książce ludzie, załoga zostaje wystrzelona w kierunku kosmosu w pocisku, który jest wystrzelony z gigantycznej armaty z terenu USA, jest wystrzelona na orbitę Księżyca. Tam planują wylądować, ale w wyniku różnych wydarzeń okrążają Księżyc i wracają na Ziemię. Tego typu książki były bardzo popularne, zresztą wciąż są. Później inni autorzy, H.G. Wells, brytyjski autor, tak, napisał Wojnę Światów. Też również bardzo znaną książkę, która mówiła o inwazji kosmitów na Ziemię. I to spowodowało też, że idea podboju kosmosu, w ogóle tym, że kosmosem można się interesować, dotarła do coraz szerszych kręgów ludzi. Czytali te książki również tacy ludzie, którzy mieli już praktyczne umiejętności realizacji pewnych zamierzeń. Między innymi taki pan nazywał się Konstanty Ciołkowski. Jego ojciec był Polakiem, zesłańcem syberyjskim, więc mamy tutaj nasz wkład w badania kosmiczne. To był człowiek, który w roku 1903 opublikował taki artykuł naukowy i to była teoria napędu rakietowego. On wymyślił rakiety, jak mają działać, i również kilkanaście lat później napisał kolejny artykuł, w którym opisał konstrukcję rakiety wielostopniowej, czyli to, z czego korzystamy dzisiaj. I później po tych, oczywiście to nie jest tak, że Juliusz Verne, który był Francuzem, czy Ciołkowski byli jedynymi tego typu, to są tylko przykłady, tak? Pokazuję Państwu, że zarówno zaistnienie kosmosu w masowej wyobraźni ludzkiej, jak i właśnie to, że inspirowali się tym tacy ludzie, którzy mieli praktyczne umiejętności i chęci realizacji tych marzeń, spowodowało duży postęp w tym zakresie i później zaczęli się tym kosmosem interesować już nie tylko marzyciele i teoretycy, ale też wizjonerzy i praktycy. Tutaj mamy takiego pana, on nazywał się Werner von Braun. Bardzo ciekawa postać, ponieważ to był człowiek, który był odpowiedzialny za produkcję w nazistowskich Niemczech rakiet. Jest ojcem, twórcą takiej rakiety V2, pierwszej na świecie rakiety balistycznej, której testy trwały jeszcze od przed II wojną światową, natomiast użycie bojowe dopiero w 1944 roku. Użyta była krótko, wystrzelono około 5500 rakiet, około 7000 ofiar śmiertelnych użycia tej broni. Miała to być taka ostateczna broń, która zmieni losy wojny, to się dzięki Bogu nie udało. Natomiast Werner von Braun znalazł się później w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie mieli taki pomysł, że jednak tych naukowców niemieckich trzeba by do siebie zgarnąć, bo oni nam mogą pomóc. I w ramach operacji Spinach, Paperclip, Wernera von Brauna razem z rakietami V2, które pozostały, przetransportowana oraz tysiącem innych naukowców przetransportowano do USA i on rozpoczął pracę dla rządu amerykańskiego. Wybaczono mu jego błędy z przeszłości, ponieważ zadanie, które mu postawiono, było bardzo duże. Znaczy, tu jest zdjęcie, kiedy jest w gabinecie swoim w NASA. Kierunki eksploracji wykorzystania kosmosu. Czyli jak już wiemy, że chcemy udać się w kosmos, no to po co się tam udajemy? Mówiliśmy już o wykorzystaniu kosmosu w ramach świadczenia usług na Ziemi. Inne kierunki, którym to robimy, to eksploracja Układu Słonecznego, czyli naszego najbliższego, powiedzmy, środowiska, eksploracja Wszechświata i człowiek w kosmosie, czyli loty ludzkie, tak? Loty w kosmos załogowe i kolonizacja, można powiedzieć, kosmosu. I teraz troszkę sobie opowiemy, to są oczywiście mój subiektywny wybór takich wydarzeń w ramach eksploracji i badań Układu Słonecznego. Mamy takiego satelitę, który nazywa się Deep Space Climate Observatory. To jest bardzo ciekawa satelita.
bo znajduje się w tak zwanym punkcie libracyjnym. W wielkim skrócie mówiąc, to oznacza, że znajduje się mniej więcej w stałym miejscu między Ziemią a Słońcem. On jest tam po to, między innymi, bierze udział w badaniach naukowych, ale też po to, że kiedy wydarzy się jakieś na Słońcu wydarzenie, które dla nas, nas zagraża, to on, będąc między nami a Słońcem, jest w stanie to wykryć i dać nam sygnał wyprzedzający, że takie coś się wydarzy, byśmy mogli się przygotować. To nie jest długi czas, około 15 minut do godziny, ale wciąż daje nam szansę, żeby przygotować się w jakiś sposób na takie wydarzenie. Bardzo ciekawy i bardzo, bardzo ważny satelita. I też bardzo ciekawa technologia właśnie wykorzystania tych takich miejsc, punktów libracyjnych. To jest bardzo ciekawy punkt, w którym każde ciało niebieskie, planeta, gwiazda mają grawitację, wzajemnie się przyciągają, ale jeżeli spojrzymy, to między nimi jest taki punkt, gdzie grawitacja obu się znosi i ciało pozostaje w spoczynku. I właśnie ten satelita wykorzystuje to zjawisko fizyczne. Takich punktów jest więcej, nie tylko jeden, w takich układach podwójnych, ale tu już nie będziemy o tym mówić. Ciekawa misja bardzo kosmiczna w ramach badania Układu Słonecznego, którą ja bardzo lubię, to jest misja sondy Cassini. To była sonda, która została wysłana w 1997 roku na orbitę Saturna. Ona stała się sztucznym satelitą Saturna i orbitowała wokół niego, prowadziła badania. Jednocześnie lądownik o nazwie Huygens został, wylądował na powierzchni księżyca Saturna Tytana. Dlaczego właśnie tam? Bo to był jeden z tych obiektów przestrzeni kosmicznej, którym myśleliśmy, że być może panują tam podobne dobre warunki do tego, żeby tam wybrać się z misją załogową. A to jest moja ulubiona misja marsjańska, misja Pathfinder. Niedawno żeśmy się emocjonowali rok temu misją takiego łazika Perseverance, on się nazywał, czyli wytrwałość amerykańskiego NASA. To jest pierwszy łazik na Marsie. Misja nazywała się Pathfinder i w ramach tej misji na Marsie wylądowała taka stacja, która prowadziła różne badania i taki malutki łazik, który był takim sześciokołowym pojazdem, który miał sobie jeździć i robić zdjęcia. To miała być misja techniczna, demonstracja możliwości technologii, natomiast i oczekiwano, że on będzie działał kilka dni, natomiast okazało się, że działa bardzo dobrze, zwłaszcza ten mały, malutki łazik jeździł sobie po prostu, przebył około 100 metrów, bardzo dużo zdjęć dostarczył, bardzo dużo różnych danych. Natomiast to, co jest dla mnie takie ciekawe w tej misji, to jest to, że baterie w końcu, energia w tym lądowniku wyczerpały się. On przestał móc komunikować się z Ziemią. Ale w tym małym łaziku nie wyczerpały się. I on był tak zaprogramowany, że gdy utracił kontakt z tym lądownikiem, to wrócił do niego i jeździł wokół niego. Dokąd w nim nie wyczerpały się baterie. I ta wizja tego biednego łazika, który tam jeździ sobie i desperacko próbuje skontaktować się z tym niefunkcjonującym już łazikiem, dla mnie jest taka bardzo wzruszająca, nie wiem dlaczego, ale to jest moja ulubiona misja marsjańska, bo myślę sobie zawsze sentymentem, że ten biedny łazik na Marsie był tam sam, jeździ wokół tej stacji i nikt nie było nikogo, żeby mu go jakoś wesprzeć. A była też inna sytuacja, proszę Państwa, że inny łazik marsjański wysłany troszkę później przez NASA w wyniku burzy piaskowej na Marsie zamilkł. Przestało NASA straciło z nim kontakt. Wtedy była też taka bardzo szeroka akcja wysyłania pocztówek. I Amerykanie, ale też nie tylko Amerykanie, wysyłali do NASA pocztówki zaadresowane do tego łazika. Trzymaj się, bądź dzielny. Niestety nie udało się, nie uzyskano z nim kontaktu, ale taka sytuacja też miała miejsce. W ramach badania Wszechświata, czyli wychodzenia poza Układ Słoneczny, to takie też znowu, takich oczywiście misji są setki, to są tylko przykłady, które wybrałem. Ostatnio emocjonujemy się wszyscy losami kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, czyli tego teleskopu, który teraz właśnie jest przez NASA rozwijany, już został rozwinięty, wysłany całkiem niedawno, który będzie służył do badania za pomocą teleskopu radiowego bardzo dalekich obszarów Wszechświata. Być może nawet pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, czym był Wielki Wybuch. To jest teleskop Hubble'a, prawdopodobnie najbardziej znany. Ciekawy dlatego, że to jest jedyny teleskop, który jest serwisowany przez astronautów. Czyli astronauci byli wysyłani po to, żeby naprawiać ten teleskop. Teleskopów kosmicznych jest bardzo dużo, poza tymi dwoma, różnego typu i rodzaju, pełniących różne funkcje. To są takie dwa, które wybrałem. A to jest sonda Voyager 1, wysyłana właśnie we wrześniu 1977 roku po sondzie Voyager 2, bliźniaczej. Ona jest dlatego ciekawa, bo to jest... ona opuściła jako pierwszy obiekt z Ziemi, opuściła Układ Słoneczny.
Czyli ona przemierza już przestrzeń, tak zwaną przestrzeń międzygwiezdną, wyleciała z układu, tak zwaną heliosferę, heliopauzę, przepraszam, przekroczyła i już uwolniła się tutaj z okowów grawitacji Słońca i poleciała dalej. Jednocześnie jest to najszybciej poruszający się obiekt stworzony przez człowieka, dzięki temu, że tak zwanym asystom grawitacyjnym, czyli on tak sprytnie manewrował obok planet naszego Układu Słonecznego, które nadawały mu pędu i dzięki temu stał się tak szybki, że był w stanie wylecieć poza Układ Słoneczny i teraz kontynuuje swoją podróż przez przestrzeń międzygwiezdną. Wciąż jest z nim kontakt. Jeszcze prawdopodobnie na 2025 nawet roku być może będziemy w stanie odbierać z niego sygnały cały czas, gdzie się znajduje. A to jest tak zwane zdjęcie bladej niebieskiej kropki. To zdjęcie wykonał właśnie ten satelita Voyager, kiedy już minął Plutona, dano mu komendę, żeby się odwrócił i wykonał to zdjęcie. Pale, on obecnie on znajduje się około 155 jednostek astronomicznych od Ziemi. To zdjęcie zostało wykonane z około 40 jednostek astronomicznych od Ziemi 14 lutego 1990 roku na zlecenie, na prośbę Carla Sagana, o którym mówiłem na początku. Nie wiem, czy Państwo widzą, Ziemia jest tutaj. To jest Ziemia. Widziana zza Plutona, który już nie jest planetą, jak wiemy, jest planetą kręgowatą, ale tutaj właśnie się znajdujemy. To te linie to są po prostu takie linie wynikające z badania światła. To nie są żadne obiekty, to po prostu są takie linie, które aparat uchwycił. A Ziemia właśnie jest tą bladą, niebieską kropką w pustce kosmosu. No ale teraz wracamy tutaj. Powiedzieliśmy sobie o eksploracji Słonecznego Układu i Wszechświata i teraz powiemy sobie troszkę o człowieku w kosmosie. A zaczyna się to od wysiłku kosmicznego Rosji i Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, który rozpoczął się oświadczeniem sekretarza prasowego prezydenta Eisenhowera w roku 55. A co się działo między 45 a 55? Co wtedy robił Werner von Braun, którego przetransportowano do Ameryki i kazano mu pracował nad rakietami. Program rakietowy rozwoju rakiet do przenoszenia głównie pocisków nuklearnych, tak? Tym się zajmował, natomiast w roku 55 dojrzano już do tego, żeby na tych rakietach oprócz ładunków nuklearnych coś innego umieszczać. I ogłoszono, że Stany Zjednoczone w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Geofizycznego planują wysłanie do przestrzeni kosmicznej na orbitę Ziemi pierwszego sztucznego satelity. Było to wydarzenie bardzo, bardzo istotne. Ono właśnie rozpoczęło ten wyścig kosmiczny. Sam wyścig kosmiczny miał dwa takie aspekty. Pierwszym był aspekt polityczny i ideologiczny. O co chodziło? Chodziło o to, żeby pokazać, który system jest lepszy. Temu, komu uda się zdobyć więcej punktów w tym wyścigu, kto osiągnie więcej, ten okaże się być lepszym. Tego model okaże się być lepszym. Tu chodzi o konkurencję nie tylko między państwami, ale między komunizmem a demokracją, tak? Między ideologiami, które te państwa reprezentowały. Tu są plakaty propagandowe radzieckie, tutaj amerykańskie również takie były, dotyczące właśnie, to jest okładka magazynu Time 1968 roku, mówiąca o tym wyścigu kosmicznym. Drugi aspekt to oczywiście był aspekt wojskowy, czyli w ramach tego wyścigu, przy okazji udowadniania sobie nawzajem, kto jest lepszy, również rozwijamy technologie, które możemy wykorzystać w ramach technologii wojskowych. To taki przebieg wysiłku kosmicznego, pokrótce, tutaj więcej tych flag jest radzieckich, natomiast ten wyścig miał bardzo wiele różnych odsłon. Nie tylko ścigano się co do umieszczenia człowieka w kosmosie, ale też co do wysyłania sond na inne planety, tak? Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę całość wysiłku kosmicznego, czyli zarówno wysyłanie człowieka w kosmos, ale też wysyłanie właśnie badania innych planet, rozwój technologii satelitarnej, to Amerykanie wygrają więcej niż tutaj pokażę. To więc to nie jest tak, że Rosjanie wszystko wygrywali, po prostu akurat w tym aspekcie i też ja wybrałem tak może subiektywnie sukcesy. Pierwszy satelita niestety nie udało się Amerykanom. Pierwsi byli Rosjanie, wysłali Sputnika w 57 roku, co spowodowało bardzo dużą panikę w Stanach, tak zwany kryzys Sputnika, kiedy Amerykanie się przestraszyli, pomyśleli sobie, no tak, faktycznie oni są lepsi od nas. Faktycznie oni mają lepszą technologię, skoro im się udało, a nam nie. Do tego dochodzi fakt, że Amerykanie próbowali również wysłać swojego satelitę, zrobili wielkie wydarzenie publiczne, niestety to się nie udało. Satelita wzniósł się na około 2 metry, no tam niecałe 1,5 metra chyba, z tego co pamiętam, przepraszam, i spadł na Ziemię.
Po czym satelita wypadł z tego rakiety i potoczył się w trawę. Więc nazwano go Kaputnik, prześmiewczo, tego nieudanego, ale rok później Amerykanom się udaje, w następnym roku, przepraszam, nie rok później, i wysyłają Explorera 1. W każdym razie dopiero ten kryzys, Sputnik Crisis, ta porażka pierwsza amerykańska spowodowała, że no teraz to dopiero musimy im pokazać. Tu nas pokonali, to dopiero musimy pokazać. No ale następnym takim elementem wyścigu był pierwszy obiekt sztuczny na Księżycu. Tutaj Amerykanie znowuż przegrali. Te pierwsze satelity, lądowniki, to były tak zwane impaktory. Czyli one po prostu miały się rozpędzić i uderzyć w powierzchnię Księżyca, wcześniej robiąc kilka zdjęć i wysyłając w kierunku Ziemi. Oba te obiekty są pierwsze obiekty amerykańskie i rosyjskie odpowiednio, które uderzyły. Żaden z nich nie zrobił zdjęć. One tylko uderzyły w wyniku różnych awarii. Dopiero późniejsze loty spowodowały faktycznie zdjęcia. Pierwszy ssak, w ogóle pierwsze zwierzę w kosmosie. Wiecie Państwo, jaka była pierwsza żywa istota w kosmosie? Muszka owocówka. Wiedziałeś, przepraszam. To Amerykanie na rakiecie V2 wysłali, tej, którą przywieźli z von Braunem z Niemiec, wysłali muszki owocówki, żeby przetestować, czy one będą w stanie przeżyć. Pierwszy ssak to Łajka, niestety ona nie przeżyła tej podróży. Amerykanie dopiero kilka lat później wysyłają szympansa, który już po powrocie, dopiero jak dowiedzieliśmy się, że przeżył, dostał imię Ham. Nie dawano mu imienia wcześniej, żeby nie było, że gdyby zginął. Pierwszy człowiek w kosmosie, Juri Gagarin, znowu Amerykanie przegrywają, tak. Rosjanie wygrywają, Amerykanie troszkę później, Alan Shepard, ale też amerykański lot był zupełnie inny niż rosyjski, ponieważ Gagarin wykonał lot orbitalny, a Shepard tylko tak sobie skoczył i wrócił z powrotem. Pierwsza kobieta w kosmosie, Walentyna Tereszkowa, już 2 lata po Gagarinie, pierwsza amerykanka w kosmosie, Sally Ride, 20 lat po Tereszkowej. Amerykanie mieli bardzo duży problem, żeby dopuścić kobietę do programu kosmicznego i dopiero w 1983 roku pierwsza amerykanka znalazła się w przestrzeni kosmicznej. Porażka w kolejnym takim ważnym elemencie, czyli właśnie odnośnie Gagarina, porażka z ZSRR, porażka, przepraszam, amerykańska i zwycięstwo ZSRR, to, że udało im się, że Gagarina spowodowało kolejną falę niezadowolenia Stanów Zjednoczonych. Znowuż no, trzeba było coś zrobić. Tutaj wchodzi prezydent Kennedy na scenę, który początkowo uważa, że kosmos jest nieistotny. Ten Eisenhower, który wymyślił satelitę, to w zasadzie wyrzucił pieniądze w błoto. Po co to komu? To jest nam niepotrzebne. Skupmy się na czymś innym. Ale później mamy porażkę w Zatoce Świń, kiedy Amerykanie dotkliwie przegrywają, można powiedzieć, propagandowo również z reżimem kubańskim i z de facto z ZSRR. I dodatkowo Gagarin i Kennedy mówi, no nie, trzeba coś z tym zrobić. I wybiera kolejny cel, podróż na Księżyc. I wygłasza słynną przemowę, kosmos jako nowe pogranicze, którym ogłasza właśnie, że kosmos jest tym nowym pograniczem. Pogranicze pełniło bardzo ważną rolę w historii amerykańskiej i teraz troszkę się na tym skupimy. Czemu ten kosmos tak właśnie bardzo dobrze rezonował wśród tych Amerykanów? To jest taki obraz, bardzo znany, nazywa się American Progress. I on pokazuje Kolumbię, to jest personifikacja USA, która prowadzi cywilizację na zachód. Tutaj mamy rdzennych Amerykanów, którzy uciekają przed i bizony, uciekają przed cywilizacją, właśnie przed osadnikami, rolnikami, pionierami, a ten postęp, ta Kolumbia prowadzi ze sobą linię telegraficzną, też kolej za nią ciągnie. Objawione przeznaczenie, czyli ta ideologia, która tutaj za tym stoi, to była taka ideologia, taki pomysł, taki koncept, który był bardzo popularny w Stanach w XIX wieku, składał się z trzech części. Pierwsza jest taka, że przekonanie, że my, Amerykanie, mamy tak wyjątkowy kraj, że bardzo bardziej się nie da. Nasz model cywilizacyjny jest tak inny i tak lepszy od wszystkich innych, lepszy być nie może. Drugi element, mamy taki dobry system, taki dobry model, więc musimy go szerzyć. Nie możemy go zachować dla siebie. Musimy dać szansę innym. A gdzie go szerzyć? No najpierw na zachód, bo tam była możliwość ekspansji. Później coraz dalej i szerzej na świecie. A trzecim elementem było przekonanie, że musi nam się udać. To jest nasze przeznaczenie. Stąd objawione bądź widome przeznaczenie. A ten pierwszy komponent, o którym mówiłem, czyli przekonanie o tej wyjątkowości amerykańskiej, miało takie swoje znowuż dwa źródła.
religijne i powiedzielibyśmy obywatelskie. Źródło religijne polegało na tym, że opierało się na odwołaniu do purytanów, czyli tych, którzy jako pierwsi osadnicy, nie pierwsi osadnicy, bo pierwsi osadnikami byli koloniści, to byli osadnicy komercyjni. Ale ci pierwsi osadnicy, którzy przypłynęli do USA, żeby uciec przed Europą, uciec z Europy, czyli purytanie, osiedlili się w Plymouth, to jest słynny obraz, kiedy oni wyruszają z Londynu w stronę, widzimy tutaj Londyn, brudno, szaro, tutaj tęcza gdzieś tam prawdopodobnie za oceanem, że właśnie oto te wartości, które oni z sobą wiozą, moralne, religijne, no są po prostu najlepsze, tak, miłe Bogu, że Bóg właśnie sobie wybrał ich, żeby oni teraz na tym nowym kontynencie rozwinęli cywilizację i zanieśli światu te wartości moralne, żeby on również mógł wypełniać, reszta ludzi mogła wypełniać wolę Bożą. Teraz mówi się o tym, że to jest błędna interpretacja, że oni tak nie myśleli. Ale przekonanie o tym, że tak myśleli, jest bardzo popularne. I to jest, a z kolei tutaj jest taki tak nieostro widać, to jest obraz przedstawiający podpisanie konstytucji. Po rewolucji amerykańskiej zwłaszcza taki pogląd się ukształtował, że właśnie Ameryka jako ten kraj, w którym nie ma zastanych struktur. W Europie mieliśmy arystokrację, rządy pełnili królowie bądź monarchie między innymi. Był feudalizm, czyli system, w którym chłopi byli uwiązani do ziemi, byli własnością pana. Tam nic takiego nie było. Mieliśmy system, w którym panowała wolność. Każdy był wolny, oczywiście oprócz kobiet i osób niebiałych, ale do tego przejdziemy trochę później w historii amerykańskiej. Ale mieliśmy tu taką tą wolność, prawda? Wszystko zależało od człowieka, niezależnie kim się było. W Europie, jeżeli było się, ktoś się urodził wieśniakiem, to musiał wieśniakiem się również umrzeć, tak? Jeżeli ktoś urodził się królem, to choćby był nie wiadomo jak beznadziejny i nieudacznikiem, umarłby jako król. Tam tak nie jest. Każdy w Stanach może, zależy tylko od niego, jego własne życie. Jeżeli ma siłę, ciężko pracuje, to może sobie jechać na pogranicze właśnie, tam wyrwać kawałek ziemi, pracować na nim i stać się bogaczem. I to właśnie jest ta wyjątkowość amerykańska, która legła u tym przekonaniu. Ta wyjątkowość, zarówno to pozorze religijne, jak i to obywatelskie, właśnie napędzało to przekonanie, że ten nasz model jest taki wyjątkowy i my musimy go po prostu na świecie szerzyć. Musimy w związku z tym podbijać Zachód, później już nie podbijać, ale model nasz szerzyć. Tak to widzimy na przykład dzisiaj, kiedy Imperium Brytyjskie, kiedy jeszcze istniało, właśnie przyłączało kolejne terytoria i eksploatowało ich z kolei. Amerykanie obecnie, jako lider świata zachodniego, to nie jest tak, że my stajemy się stanami USA, ale akceptujemy pewne normy i reguły narzucane, które płyną stamtąd, tak, dotyczące np. wolnego handlu, tak, wartości demokracji, systemu demokratycznego. I to właśnie jest realizacja tej wartości. To po części oczywiście jest hipokryzja, prawda? No bo tutaj mamy piękne ideały, a z drugiej strony mamy również różne rzeczy, które Amerykanie robili na świecie niefajne. Mamy twarde interesy, mamy wojny czasem, które były rozpętywane, można powiedzieć, w sposób nieuczciwy. Oczywiście prawda jest gdzieś tam po środku, prawda? Po części mamy te twarde interesy, które chcemy realizować, ale po części też ten idealizm gdzieś tam jest i na pewno ma oznaczenie, przynajmniej w polityce i retoryce, do dzisiaj. I wracamy w kosmos. Wiemy już, że Kennedy, mówiąc o tym kosmosie jako nowym pograniczu, odwołał się do tych właśnie schematów głęboko zakorzenionych w kulturze. Wyobraźmy sobie tych astronautów, którzy będą lecieć na Księżyc, jako tych pionierów, którzy o tutaj, w takim wozie, jadą kolonizować Dziki Zachód. Jadą nieść cywilizację. Tak samo my, Amerykanie, będziemy, nasi astronauci będą nieść cywilizację w kosmos. Nawiasem mówiąc, wiecie Państwo, co to jest znaczy astronauta? Nauta to żeglarz, od słowa żeglarz. Astro to gwiazda, więc astronauta to żeglarz gwiezdny. Kosmonauta to żeglarz wszechświata, żeglarz kosmiczny. Wracamy do wyścigu. Po tym, jak Amerykanie przegrali wyścig o pierwszego człowieka w kosmosie, kolejnym celem pierwszy człowiek na Księżycu. W międzyczasie dwie przegrane, pierwszy lot załogowy, czyli więcej niż jedna osoba, wygrywają Rosjanie w kapsule w misji Voskhod 1, Amerykanie dopiero w kapsule Gemini w następnym roku. Pierwszy kosmiczny spacer, Edwight po stronie amerykańskiej, ale wygrywa Rosjanin Aleksiej. To nie jest zdjęcie, to jest model. Aleksiej Leonow, on jak wyszedł z tej kapsuły, to ten jego kafander bardzo się nadął, jak taki ludzik Michelin. I nie mógł wejść z powrotem. I dopiero cudem i własnej
własnemu też szczęściu i własnym umiejętnościom zawdzięcza to, że przeżył to. W końcu przyszłość na Księżycu, Amerykanom się udaje, wygrywają i wygrywają dzięki temu prawie cały wyścig. Później mamy pierwszą stację kosmiczną, znowu Rosjanie wygrywają stacją Salut 1, Amerykanie dopiero później ze stacją Skylab. Później stacja wieloczłonowa, Rosjanie wygrywają ze stacją Mir. Pierwszy lot promu kosmicznego, tu wygrywają znowu Amerykanie, bo tworzą serię promów kosmicznych. Rosjanie swój program promów kosmicznych niestety tworzą później i też nie udaje im się go uruchomić. Co jest potem? Potem po tym wyścigu, w zasadzie już po wyścigu księżycowym, Rosjanie, o ile przy pierwszym satelicie, Rosjanie ogłosili, że tak, podejmują wyzwanie, zrobią to wcześniej. O tyle przy Kennedy'emu już nikt nie odpowiedział. Więc Rosjanie twierdzą, że oni w żadnym wyścigu nie brali udziału, broń Boże. Prawda jest taka, że oczywiście brali, programy były bardzo zaawansowane, tylko po prostu im się nie udało. Wygrał, to jest zdjęcie Armstronga, on jest tutaj z tyłu. Większość zdjęć z Księżyca, które Państwo widzą, to są zdjęcia Buzza Aldrina, czyli tego drugiego, który postawił stopę na Księżycu, ale po prostu Armstrong wniósł kamerę, dlatego większość zdjęć jest jego, a jego zdjęcia takie właśnie gdzieś tam z tyłu, a to właśnie jest on tutaj na tym zdjęciu. Później napięcie troszkę się wygasiło, nastąpiła epoka bardziej współpracy po stacji Mir. Kolejna stacja kosmiczna to już stacja międzynarodowa stacja kosmiczna ISS, tą, którą widzieliśmy na początku. Tam już Rosjanie kooperują z Amerykanami, ale też z innymi nacjami. Następuje kosmos taką areną współpracy się staje. Tutaj wspomnę o pierwszym Polaku, jedynym w kosmosie, że Rosjanie mieli taki program Interkosmos, w ramach którego dopuszczali inne kraje do tego, żeby brały udział w badaniach kosmicznych, wysyłali satelity, ale też właśnie brały udział astronauci w tych badaniach i w tych misjach. Pierwszy, jedyny to Mirosław Hermaszewski. Pierwszy w ogóle nie Rosjanin, nie Amerykanin, to był Czechosłowak. Drugi miał być Niemiec, NRD, ale Rosjanie uznali, że w Polsce są takie duże nastroje antyrosyjskie, więc może lepiej będzie jakiś taki sukces tutaj zrobić, żeby tutaj tą przyjaźń napędzać i stąd wysłano Hermaszewskiego, nic mu nie ujmując. Natomiast zdecydowanie bardzo dumny jest człowiek, patrząc na osobę w kadrze kosmicznym z polskim godłem, bez korony, co prawda. Ale teraz być może Polska dołączyła do programu Artemis, czyli kolejnego programu, który ma zanieść człowieka na Księżyc. I może tam też, możemy też właśnie, Polska z samym może się znajdą. Może ktoś z Państwa będzie chętny. Zachęcam. A teraz przenosimy się skok w teraźniejszość i mamy taką okładkę 68 rok Amerykanie i Rosjanie i mamy okładkę 2019 rok. Nowy wyścig kosmiczny i mamy tutaj Amerykanina, ale mamy Chińczyka albo Chinkę i dwie firmy prywatne, SpaceX i Blue Origin. I dochodzimy do czegoś takiego, co nazywa się New Space albo Space 4.0. To jest taki trend, można powiedzieć, w przemyśle, w nauce, który polega na szerszemu dostępowi do przestrzeni kosmicznej, można powiedzieć, szerszemu ogólnie. Po pierwsze, niższy koszt dostępu do przestrzeni kosmicznej i demokratyzacja. Czyli taniej jest wysyłać satelitę. Taniej kilogram satelity na orbicie wysłanie kosztuje taniej niż kiedyś, dzięki rozwojowi technologii. Również korzystamy z mniejszych satelitów. Zamiast budować wielkie kombajny, które pełnią kilka różnych funkcji, budujemy kilka mniejszych. Też po to, że taki kombajn można się łatwiej zepsuć. A w ten sposób rozbijamy na kilka mniejszych, jest nam wtedy łatwiej utrzymać jego funkcjonowanie. Również budujemy satelity nie w ten sposób, że każdy satelita jest zaprojektowany jako indywidualne, osobne urządzenie, ale mamy komponenty, tak zwane komponenty spółki, czyli po prostu firmy produkują komponenty, z których później można sobie wybierać sensory, składać sobie satelitę. Przez to, że są mniejsze, generalnie funkcjonują na niższych orbitach, bo łatwiej jest wynieść i taniej. No i też satelita, który jest mniejszy, komponenty są mniejsze, więc on teoretycznie troszkę jest słabszy. To się oczywiście zmieni, niedługo będą satelity też na wyższych orbitach mogły być takie małe. Konstelacje i większa dostępność danych produktów i usług z kosmosu i komercjalizacja. Na przykład, proszę Państwa, Google Maps, tak? Narzędzie, które komponuje wiele usług w jednym. Mapę satelitarną, nawigację, informacje spoza niekosmiczne, tak? Czyli na przykład, gdzie jest restauracja, tak? I dzięki temu wiem, że jakie są restauracje w okolicy, jakie jest ich menu, jakie mają oceny, bo ludzie dają komentarze, jak dojechać. Na przykład wiem, że ta jest bliżej, ale lepiej pojadę do tej, bo po do tej jest wypadek i jest korek, prawda? Też wiem to dzięki satelicie. Więc takie narzędzia tego typu i kosmos staje się zyskownie dla inwestorów. To jest kluczowe, ponieważ
Kiedyś tylko państwa było stać, żeby finansować badania kosmiczne. Teraz, jeżeli było się małą firmą i chciało się budować komponenty satelitów, trzeba było zdobywać granty państwowe. Teraz tak nie jest. Teraz można iść do jakiegoś inwestora, jakiegoś banku czy funduszy i powiedzieć: dajcie mi kredyt na ten mój projekt. Ponieważ kosmos zaczął być postrzegany jako miejsce, gdzie można zarobić. A jak, to powiemy sobie za chwilkę. I mamy takich trzech panów, nazwanych w takiej książce z 2018 roku jako baronowie kosmosu, czyli tacy wizjonerzy, którzy tutaj pchają na swoich barkach cywilizację w kosmos. Z kolei inni mówią, że to taki kosmiczny wyścig miliardeusz. To są duzi chłopcy, którzy mają dużo pieniędzy i się bawią, kto będzie pierwszy na orbicie. Prawda, znowu się gdzieś tam po środku. Jeff Bezos, twórca firmy Blue Origin, Richard Branson, twórca dwóch firm, Virgin Galactic, Elon Musk, twórca firmy SpaceX. No i właśnie, po co, dlaczego w kosmosie można zarobić? Po co się tam pchać i czemu ci panowie tam się pchają? No oczywiście po części dlatego, żeby swojego podbudować, ale też z innych powodów. Też o tym wspomnę, że do wszystkich z nich można i są zarzuty formułowane dotyczące etyczności prowadzenia ich biznesu, że nie do końca postępują może uczciwie, że czasem mogą gdzieś tam zachować się tak jak trzeba, że traktować pracowników. Abstrahując od tego i tej oceny etycznej, właśnie tak jest. No i po pierwsze, wdrożenie satelitów. Rakiet wciąż jest mniej niż satelitów wysłania, więc można na tym zarobić. Firma Virgin Orbit, czyli ta tutaj, skonstruowała taką rakietę, którą podczepia się pod samolot. Samolot sobie startuje, w pewnym momencie rakieta się odczepia i leci. Dzięki temu już ma nadaną pewną prędkość, jest jej łatwiej wydostać się z Ziemi. To jest obecnie używana rakieta przez rząd amerykański Delta 4. To są rakiety zbudowane przez firmę SpaceX, Falcon. To są rakiety planowane przez firmę właśnie Blue Origin. A to dla porównania Saturn V, który wyniósł Amerykanów na Księżyc. Armach misji Apollo. Drugi aspekt to turystyka kosmiczna. Pierwszy kosmiczny turysta w roku 2001 udał się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dennis Lito, amerykański milioner, który poszedł do NASA i powiedział: ja chcę zapłacić wam, żebyście mnie tam wysłali. A NASA powiedziała: nie ma mowy. Więc on poszedł sobie do Rosjan i powiedział: daję wam pieniądze, wyślijcie mnie, proszę bardzo. Więc został wysłany w kosmos. Podobno miał zakaz wstępu do amerykańskiego modułu, chociaż był Amerykaninem. Tam jakieś badania sobie prowadził. Był tam w sumie w kosmosie około tygodnia trwała jego misja. Dziś, proszę państwa, firma Blue Origin niedawno dokonała w zeszłym roku testu rakiety pionowego startu lądowania New Shepard, nazwaną na cześć amerykańskiego astronauty, pierwszego człowieka w kosmosie, i zabrała kilku astronautów, w tym astronautów, tak, założyciela, czyli Jeffa Bezosa, jego brata, właśnie poza linię Kármána, to jest istotne, czyli przekroczyli barierę 100 km. Z kolei firma Virgin Galactic stworzyła taki samolot, można powiedzieć. To jest ważna ta rakieta, to nie jest rakieta suborbitalna, czyli ona nie pomiesza się po orbicie, tylko latuje i spada. Tak samo ten samolot, on jest wynoszony podczepiony pod inny pojazd, w pewnym momencie się odczepia, leci sam, tylko on z kolei pokonuje barierę 50 mil. Czyli tą, na samym początku tutaj mówiłem, gdzie dostaje się odznakę astronauty, prawda? Już z tego punktu widzenia widać krzywiznę Ziemi, wiemy, że nie jest płaska, ale nie jest to linia Kármána. Niemniej jednak wciąż jest to uznawane za pokonanie bariery przestrzeni kosmicznej. A to jest taka ciekawostka, planowany kosmiczny hotel firmy Bigelow Aerospace w formie takich nadmuchiwanych balonów. Kiedyś być może będzie można sobie polecieć taką rakietą i sobie wynająć pokój w hotelu. Dlaczego nie? Ciekawa perspektywa. Kolonizacja kosmosu. To są obrazki, takie wizualizacje. To są Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zdjęcia te dwa tutaj, wizualizacje. Tutaj mamy flagę Unii Europejskiej, więc może tam jakiś Polak siedzi w środku albo Polka. Bardzo byśmy chcieli. To są takie prace z kolei, które studenci Politechniki Wrocławskiej wysłali na konkurs właśnie takich wizualizacji marsjańskich habitatów organizowanych przez jedno ze stowarzyszeń. I kolonizacja kosmosu, proszę państwa, też się dzieje. Żeby wysłać człowieka w kosmos, potrzebujemy kilku rzeczy. Po pierwsze, rakiety. I rakiety są produkowane. Mówiłem tam o rakietach, które dostarczają. To są rakiety, które wynoszą na orbitę generalnie satelity albo ludzi. To są tak dużo cięższe rakiety. To jest rakieta chińska, która ma pomóc budować chińską na kolonię na Księżycu. To jest obecnie planowana w USA rakieta Space Launch System, która ma zastąpić właśnie tego Saturna V, który tutaj jest wspomniany.
To, proszę Państwa, taka ciekawa rakieta, to miała być rosyjski odpowiednik stu na pięć, czyli Rosjan na Księżyc miał w czasie innej wojny wynieść właśnie ta rakieta. Ona jest głównie znana z tego, że eksplodowała w trakcie jednej z prób i ta eksplozja była jedną z największych eksplozji w historii ludzkości nienuklearnych. Taka ciekawostka. To jest inna wersja tej rakiety SLS, ona będzie miała wiele wersji, rakieta towarowa, a to jest rakieta projektowana i produkowana będzie przez firmę SpaceX, ona Moska, o nazwie Starship. Po pierwsze mamy tą rakietę, po drugie potrzebujemy jakichś stacji przesiadkowych. Wszystko transportować z Ziemi, to jest ciężko i niewygodnie, więc na orbicie Księżyca będzie taka stacja Lunar Gateway. Aha, mówiłem o programie Artemis, więc to jest w 2017 roku. Rząd USA ogłosił, że właśnie Artemida, siostra Apolla, ponownie wysłamy człowieka w kosmos, żeby on go kolonizował. I celem tej misji jest wylądowanie na Księżycu ponowne, założenie tam bazy, wydobycie surowców kosmicznych, a być może też dalej pójście dalej w kosmos. Po drodze będzie właśnie stacja kosmiczna Lunar Gateway, czyli brama do Księżyca, czyli stacja kosmiczna na orbicie Księżyca. Więc tam będziemy się dostawać, stamtąd będziemy lądować na Księżycu za pomocą takich właśnie kapsuł. To jest kapsuła Blue Moon firmy Jeffa Bezosa, kapsuła transportowa, czyli cargo i statek kosmiczny Orion projektowany przez NASA, lądownik, za pomocą którego będzie można, ludzie będą mogli wylądować na Marsie. Również Elon Musk ma swoją kapsułę o nazwie Dragon 2. Więc kolonizacja już się dzieje i firmy właśnie prywatne widzą swój interes w tym, że mogą tutaj wziąć w tym wyścigu udział. A z kolei w tych wszystkich rakietach, kapsułach, satelitach mogą być komponenty produkowane przez różne inne firmy, na przykład również polskie, bo dlaczego by nie, ale jakieś właśnie małe przedsiębiorstwa gdzieś specjalizujące się w jakichś konkretnych komponentach. Górnictwo kosmiczne, to jest już, wychodzimy w ten XXI wiek, prawda? Gdzieś tam, który gdzieś tam zarysowałem na początku w temacie wykładu. Tu mam taką wizję koparka na Księżycu, prawda? Nasza koparka na Księżycu ziemska, to trochę byłoby ciężko, bo tam jest inna grawitacja, prawda? Taką inną wizją mamy jakąś taką właśnie kopalnię, jakieś rurociągi. Tu jest taka stacja, która przebija satelity. To są wizje artystyczne, dużo bardziej realne są takie wizje jak tutaj. Czyli jakichś takich, chodzi po prostu o opłacalność. Żeby to się opłacało, to nie może być jakaś taka mała koparyczka, która sobie będzie latać tam i z powrotem. To musi być duże, żeby się opłacało. Więc mówimy raczej o jakichś takich wielkich przedsięwzięciach, które będą sobie gdzieś tam przemieszczać się. A najlepiej, tak jak tutaj. Kiedy koparka przybija do asteroidy, wydobywa z niej minerały i jednocześnie buduje nową koparkę. Rozdzielą się i będą budować dalej. W końcu zbudują nie koparkę, tylko jakiś właśnie lądownik, coś innego, tak? Taki samoreprodukujący się system. Chodzi o to, proszę Państwa, że bardzo ciężko jest wydostać się z Ziemi przez naszą grawitację i atmosferę. Dużo łatwiej jest mieć bazę w kosmosie i już stamtąd operować. Więc te operacje, zarówno kolonizacja kosmosu, jak i górnictwo będą wymagały infrastruktury w kosmosie, czyli stacji orbitalnych, przeładunkowych, stacji paliwowych, tak, żeby gdzieś więcej paliwa nabrać, pobrać, napełnić bak. I tego typu jakieś tam, powiedzmy sobie, tak, mamy dzisiaj pomoc drogową, tak, jakiegoś tego typu formy jakiejś służby ratunkowej w kosmosie, jakichś stacji naprawczych, tak, po drodze. Więc będziemy musieli dużo rzeczy zbudować w kosmosie, żeby to się działo. I to będzie się prawdopodobnie, proszę Państwa, działo, bo już w tym kierunku zmierzamy. I teraz mówiliśmy, czemu tutaj są te firmy, a czemu tutaj są Chińczycy. Pokazywaliśmy sobie programy, te takie propagandowe plakaty rosyjskie, amerykańskie, to są chińskie. Proszę Państwa, pamiętajcie, że powiedziałem, że Łajka niestety zginęła w trakcie swojej wyprawy kosmicznej. Dziecko chińskie mówi do swojego pieska, ty się nie bój, tak? Tutaj tobie nic nie stanie z nami, prawda? My tutaj jesteśmy lepsi. Tutaj mamy Amerykanów gdzieś tam z tyłu w pyle, a dumny przedstawiciel narodu chińskiego celuje rakietą w Księżyc. To już jest bardzo poważny plakat. Tu jest logo Partii Komunistycznej Chin, który pokazuje rakiety kosmiczne. Są jednym z elementów naszej potęgi. Wojsko, gospodarka, rolnictwo, prawda? Biurowce, czyli finanse, ale i technologie kosmiczne. I nawet chińscy bogowie się ucieszą, jak przelecą obok nich wesołe dzieci.
lub też właśnie taka jakaś nadzieja, czy też jakaś personifikacja cywilizacji, postępu w wersji chińskiej. O co tutaj chodzi? Otóż chodzi o to, że w czasie zimnej wojny kosmos był areną rywalizacji, ale nie był miejscem, gdzie toczyła się rywalizacja, ale nie działo się tam to samo, co na Ziemi. Czyli rywalizowaliśmy w kosmosie, kto będzie pierwszy, kto więcej osiągnie, ale nie toczyliśmy tam wojen, tylko sprawdzaliśmy, kto będzie lepszy. Teraz prawdopodobnie z tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej, co się będzie działo, prawdopodobnie również w kosmosie będziemy robić to samo, co robimy na Ziemi. Tym się będzie różniła nowa rywalizacja mocarstw. Wtedy rywalizowaliśmy o wpływy na Ziemi. Kosmos był pewnym rodzaju dodatkiem i tam generalnie było spokojnie. Teraz możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić, że te wszystkie asteroidy, które będą bogate w różne minerały. Dlaczego to rolnictwo jest istotne, tego nie powiedziałem. Otóż są tak zwane metale ziem rzadkich, czyli komponenty pierwiastki bardzo ważne w produkcji elektroniki, które na Ziemi są bardzo rzadkie, a jeżeli są, to głównie w Chinach, ale też na przykład złoto, diamenty, platyna, metale szlachetne, co jest bardzo, co właśnie zachęca do... Więc konkurencja o te zasoby będzie duża. I można sobie wyobrazić, że ten wyścig, rywalizacja o te zasoby może doprowadzić do jakiejś takiej rywalizacji nawet zbrojnej. Dodatkowo mówiliśmy sobie o tej naszej zależności od przestrzeni kosmicznej. I taki potencjalny przeciwnik Ameryki myśli sobie tak. Jeżeli ci Amerykanie mają taką technologię, są tacy zaawansowani i dzięki temu mają nad nami przewagę, to może uda nam się w jakiś sposób pozbawić ich tej przewagi. Zniszczymy parę satelitów i oni już będą dużo słabsi, już będzie im dużo gorzej, dużo ciężej. I dlatego, tutaj widzimy właśnie wzrost aktywności Chin w kosmosie. Tutaj w ciągu ostatnich 19, 20, 21 po 200, 300, 400 satelitów, to jest tylko wzrost, czyli o tyle wzrosło do tego, co już jest. Rosjanie mniej więcej tam 100, niecałe 200, Chiny 200, 400, 500 nowych satelitów rocznie przybywa chińskich. Najciekawsza jest ta tutaj kategoria ostatnia, czyli satelity naukowe, tak zwane. Tak? Oczywiście wiemy, że to prawdopodobnie jest nieprawda i tam się kryje coś innego za tym. No właśnie, więc oni sobie myślą, jeżeli my mamy takie zdolności kosmiczne i tak z nich korzystamy, tak jesteśmy od nich zależni, to może możemy pozbawić tych zdolności, w jakiś sposób odciąć i wtedy będzie już Amerykanom trudniej rywalizować z Chińczykami czy z Rosjanami. A to można zrobić na bardzo wiele sposobów. W jaki sposób toczy się wojna w kosmosie? To wziąłem z takiego raportu amerykańskiego Changes to Security in Space. Są tak zwane sposoby odwracalne i nieodwracalne. Sposoby odwracalne, nieodwracalne, czy takie, których po prostu skutki są katastrofą, to jest na przykład wybuch nuklearny w kosmosie. Czyli wysyłamy w kosmos bombę nuklearną, ona wybucha, tworzy się tak zwany efekt Kesslera, czyli śmieci kosmiczne po prostu zmiatają wszystko po drodze i nikt nie ma dostępu do niczego. Możemy na przykład zaatakować stację naziemną. Jeżeli stacja naziemna ulegnie uszkodzeniu, również nie ma możliwości korzystania z satelitów. Mamy pewną broń kinetyczną, czyli po prostu rakiety wystrzeliwane z Ziemi, które niszczą satelity na orbicie. Właśnie te testy, o których mówiłem, które spowodują wzrost ilości śmieci kosmicznych, wynikają właśnie z tego typu broni. Można wreszcie toczyć wojnę na orbicie środkami satelitalnymi. Można stosować ataki cybernetyczne, można stosować laser, tak jak mam tutaj, tylko dużo potężniejszy, żeby na przykład satelitę oślepić. Albo żeby dużo większej mocy laser, żeby go zniszczyć. Możemy wreszcie używać zagłuszania i to się wcale nie wydaje takie trudne, ponieważ na przykład zagłuszarki są, sygnały satelitarne są zakazane, nie można ich kupić w legalnym obrocie, ale na pewnych portalach można kupić z powodzeniem za niecałe kilkadziesiąt dolarów małą przenośną zagłuszarkę, na przykład sygnału GPS. Można sobie nosić w plecaku. Znaczy nie można, bo to jest nielegalne, ale gdyby ktoś chciał tak zrobić, to mógłby to zrobić. Niewiele więcej, już dużo większe sprzęty kosztują. Nie będę pokazywał zdjęć tych rzeczy, bo to właśnie jest sprzęt nielegalny. Natomiast można to zrobić i z całą pewnością przestępcy będą z tego korzystać i różni ludzie, którzy chcą uczynić krzywdę innym ludziom. Więc zagłuszanie to nie jest wcale taką właśnie drogą i skomplikowaną techniką. Możemy wreszcie na przykład nasze wojsko ukryć w jaskini i też satelit tego nie zobaczy. To są przykłady z kolei, proszę Państwa, walki orbitalne, czyli jak można się bić już w tej chwili na orbicie. Można satelitą uderzyć w drugiego satelitę,
Można satelity jego zakłócać, można strzelić jego laserem, można wreszcie zamontować takie ramię robotyczne, które się wysunie z satelity, jego satelity złapie i gdzieś na przykład odrzuci, rzuci go z orbity, albo coś tam mu złamie. Można wreszcie za pomocą na przykład mikrofal usmażyć jego satelitę, prawda? Jego tam systemy jakieś zakłócić. Można wreszcie na przykład czymś go obsiukać, nie wiem, kamerę, prawda, na satelicie załóżmy jakąś farbą, prawda? Więc to się już dzieje. I dlatego plus, proszę Państwa, mówiliśmy o tym, że w przyszłości mamy to głównictwo, mamy tych kolonistów, mamy całą tą infrastrukturę, stacje kosmiczne i tak dalej, przeładunkowe. Również mogą stać się celem ataków. Jakoś trzeba tego wszystkiego bronić. I właśnie dlatego powstały siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Siły kosmiczne, czyli ta formacja sił zbrojnych, która ma dostarczać sprzętu i strażników, bo to są strażnicy Guardians, żołnierze sił kosmicznych, a dowodzi nimi, czyli prowadzi operacje dowództwo kosmiczne USA, Space Command, to jest naszywka sił kosmicznych USA. I właśnie te siły powstały po to, żeby po pierwsze oczywiście dostarczyć amerykańskiemu rządowi satelitów, tak, i zdolności rozpoznania i innych, tak na bieżąco, na co dzień, ale też po to, żeby prowadzić tego typu operacje na orbicie i bronić, znaleźć sposoby obrony satelitów amerykańskich przed tego typu atakami. A w przyszłości, kiedy będziemy mieli już tę infrastrukturę, te stacje, te koparki kosmiczne, tych kolonistów, też trzeba będzie ich bronić, tak? I też tam zakładam, na pewno tak jest, że w myślach generałów tych sił zbrojnych też oni o tym myślą, też myślą sobie, że gdzieś tam za być może 10, 20, 30 lat będą musieli wysłać też żołnierzy na przykład, żeby pilnowali jakichś tam kolonistów, jakichś dostaw na przykład z orbity. I to, proszę Państwa, wszystko troszkę przyciągnąłem. Niemniej jednak mam nadzieję, że udało mi się Państwa troszkę zaciekawić tym tematem. Jest to temat fascynujący. Ja tutaj oczywiście zaledwie się prześlizgnąłem po powierzchni tego tematu. To był taki mój subiektywny wybór rzeczy, które chciałem powiedzieć. Oczywiście to był taki wykład popularyzatorski, więc tutaj dokonywałem pewnych uproszczeń. W tym wszystkim to oczywiście wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, ma dużo więcej aspektów, o których można by mówić, dużo więcej ciekawostek, a powiedzieć na nie jednak ze względu na czas. Tak to postanowiłem przedstawić i też ująć właśnie tę perspektywę amerykańską, jak Amerykanie to patrzą, stąd ta historia o tych pionierach, tak, że właśnie w jaki sposób to się wiąże w kontekście kulturowym tutaj dla Amerykanów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tutaj są źródła zdjęć w prezentacji. Dziękuję.